Witam w najnowszym odcinku serii Pamiętnik Łowcy Osiągnięć. Opowiadam w niej, mówiąc po polsku, o achievementach, ciekawych lub idiotycznych, o najbardziej ekstremalnych lub sprytnych formach ich odblokowania, o mechanikach wymyślonych przez deweloperów, które w ten czy inny sposób zmuszały gracza do ocierania się o jakiś rodzaj skrajności. Przyjęło się mówić, że trylogia Dark Souls jest jedną z najtrudniejszych serii, a podobno część pierwsza, którą dzisiaj się zajmiemy, to już w ogóle jakieś wyżyny. Sławny ekran utraty życia raz na jakiś czas zatacza kolejne koło w internecie, a pojedynki z niektórymi bossami potrafiły przyprawić o siwiznę niejednego gracza. Z punktu widzenia łowcy osiągnięć znaczenie ma nie tyle jak trudna jest walka z bossem i ile czasu poświęcimy na znalezienie sposobu złojenia mu dupska, tylko ile razy dany boss stanie nam na drodze do znalezienia tego, czego szukamy. A szukamy zaklęć, cudów, czarów, uroków, piromancji i co najważniejsze legendarnych broni. To właśnie osiągnięcia za zebranie ich wszystkich są tymi najrzadziej odblokowywanymi. Są też tymi, które jeśli się już uprzemy, odblokujemy na samym końcu. Tak więc bossowie to tylko fragment obrazka. Do tego trzeba dodać przechodzenie przez niesprzyjające, mroczne środowiska i krainy, gdzie dosłownie wszystko próbuje cię zabić. Mapy i poziomy zaprojektowano w taki sposób, aby utrudnić poruszanie się i orientację. Albo coś cię spycha z gzymsu, albo coś spowalnia kroki, albo kompletnie nic nie widzisz i nagle dostajesz kosę pod żebro, albo niszczy cię kościotrup wyklęty w koło zaklęty. I żadnych wskazówek. Dark Souls nie prowadzi gracza za rękę, nie ma minimapy ani maximapy, nie ma wstążki, nie ma GPS-a. Urywki tajemniczych dialogów i wypowiedzi, czasem przerywniki filmowe i lore na ekranach ładowania, to wszystko co jest nam dane. Nie ma też dziennika, który w innych grach zwalnia nas z zapamiętywania do kogo trzeba pójść i z kim porozmawiać. Dark Souls wydaje się być grą liniową, ale owszem, zawiera misje poboczne, a nagrody jakie otrzymujemy za ich ukończenie potrzebne są do odblokowania kilku osiągnięć. Podobnie jest z przystępowaniem do bractw. Osiągnięcia za niektóre zdolności magii wymagają zdobywania rang w bractwach, a awans daje tylko gra z innymi. Raz trzeba pomagać w walkach z bossami, innym razem musimy nawiedzać światy i po prostu eliminować graczy jako najeźdźcy. W pamięci utkwiła mi magia, czy też cud, tłumacząc wprost z angielskiego o nazwie Ostrze Mrocznego Księżyca. Zdobycie go wymaga osiągnięcia pierwszej rangi w bractwie o podobnej nazwie. Awans zdobywamy poprzez oferowanie tokenów, lub mówiąc inaczej, poprzez składanie ofiar, używając przedmiotu o nazwie Pamiątka Odwetu. Ponieważ potrzebujemy ich aż 10, oznacza to dla nas albo nawiedzanie i pokonanie 10 graczy w ich własnym świecie, albo, jeśli nie jesteśmy zbyt dobrzy w PvP, próba farmienia owego przedmiotu, którego szanse wypadnięcia wynoszą około 6%. Takich czarów, piromancji, jakkolwiek to nazwiemy, których nie można po prostu kupić u handlarza, jest kilkanaście. Niektóre wymagają ukończenia określonych misji pobocznych dla napotkanych postaci. I nie daj Boże, że pominiesz jakiś krok, zaśpisz i w odpowiednim momencie rozgrywki z kimś nie porozmawiasz, albo nie spełnisz określonych wymagań. I tak na przykład kapelusznik Logan nie obsłuży cię i nie sprzeda czara, jeśli twoja postać nie jest wystarczająco inteligentna. Musisz też wiedzieć, gdzie dany handlarz się znajduje w określonym momencie fabuły. Bo choć większość z nich ma przystanek przy głównym ognisku, to jednak podróżują. I trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać, jeśli uważasz, że to dobry moment na zakupy. Pozostała grupa zaklęć to te, które kupujemy w różnych momentach przygody od napotkanych handlarzy. I tu przechodzimy płynnie do waluty obowiązującej w Królestwie Lordran. Są nią, jak łatwo się domyślić, dusze pokonanych wrogów. Co więcej, ta sama waluta pozwala nam rozwijać naszą postać. A że od poziomu bohatera, preferencji co do tak zwanego builda, czyli stylu walki, zależy progres w przygodzie i, co tu dużo ukrywać, ewentualna łatwość w przechodzeniu przez światy i walki z bossami, tych dusz potrzebujemy bardzo dużo. A im wyższy poziom osiągamy, tym więcej trzeba zapłacić za każdy kolejny. Szybko więc w naszej rozgrywce pojawia się pytanie, jak łatwo, wydajnie i bez ryzyka możemy te dusze zdobywać i gdzie? To pytanie o tak zwane farmienie. Dwa są takie miejsca. Jedno dość wcześnie w grze, bo już w ogrodzie Darkroot. Należy wydać 20 tysięcy dusz u kowala Andrzeja, dzięki czemu nabędziemy pieczęć uchylającą wrota do lasu łowców. Jestem przekonany, że to jedna z tych lokacji, w której gracze spędzili najwięcej czasu.
Po pierwsze dlatego, że dołączając do Leśnego Przymierza stawaliśmy się jego obrońcami i na żądanie przywódcy byliśmy przyzywani do obrony lasu przed tymi, którzy zgrzeszyli przeciwko konwentowi. Po drugie, gracze spędzali tu najwięcej czasu, bo jest to świetna lokalizacja do farmienia. I co ciekawe, prezentowany na ekranie sposób, w którym przeciwnicy sami skaczą do otchłani, działa nadal po ponad dekadzie od wydania gry. Drugi ze sposobów jest o wiele szybszy, ale wymaga pewnego progresu w grze. Gdy znajdziemy się w malowanym świecie Ariamis, po otwarciu wrót możemy na spokojnie i bez zbędnych emocji godziny poświęcić na zdobywanie dusz. Jest to wydajny i bezpieczny sposób. Jeśli na tym etapie posiadasz hełm, symbol skąpstwa lub srebrny pierścień chciwego węża, ilość dusz jest zwiększana o 20% za każdy z artefaktów. Używana przeze mnie piromancja jest nagrodą za osiągnięcie drugiego poziomu w Bractwie Córy Chaosu. Wyposażeni w walutę, możemy rozwijać naszą postać albo udać się do handlarza i kupić co trzeba. Zarówno na platformie Xbox, jak i na PC ostatnim osiągnięciem, jakie odblokowywane jest przez tłowców, to nagroda za zgromadzenie wszystkich rzadkich broni. Łącznie trzeba ich zdobyć 50 i chyba najprościej podzielić je na 3 grupy w zależności od trudności w ich pozyskaniu. Pierwsza, najłatwiejsza, to te, które znajdujemy w skrzyniach lub kupujemy. Otrzymujemy jako nagrody za dołączenie do bractw lub pozostawiają je pokonani wrogowie. W ostatnim przypadku nie ma 100% gwarancji tzw. dropa, ale nie wydaje się to być specjalnym wyzwaniem, bo w najgorszym razie pozostaje powrót do ogniska i ponowna walka. Drugą, trudniejszą grupą to odcinane ogonki. Brzmi to zabawnie, ale faktem jest, że część bossów ma wydłużony kręgosłup, który po odpowiednim siekaniu w trakcie walki daje nagrodę w postaci broni. Tu wyzwanie polega na tym, że trzeba nie tylko bronić się przed atakami bossa, ale przede wszystkim skupić się na zadawaniu obrażeń w ogon. Nie zawsze się to udaje i czasem może oznaczać konieczność rozpoczęcia przygody po raz kolejny, gdyż bossowie się nie odradzają. Trzecia grupa, najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna, to ekwipunek, do produkcji którego potrzebne są dusze pokonanych bossów. Ich ilość, dokładnie 15, determinuje liczbę przejść kampanii, a więc prawie 2,5 razy. I tak, Priscillę wystarczy pokonać tylko raz, jest ona pobocznym bossem, ale ma też ogonek. Motylka, Quillag, Żelaznego Golema, Gwyndolin czy Gwyna trzeba pokonać 2 razy. Do walki z Ornsteinem i Smogiem podchodzimy z głową, bo dusz obydwu potrzebujemy, a dostaniemy tylko tę należącą do bossa ubitego jako drugiego. Szary Wilczek Sif, pomimo całej naszej sympatii do niego, niestety musi zostać pokonany aż 3 razy. Znajduje się bliżej początku niż końca gry, bo w tym samym lesie, co pierwsza farma, niemniej po jego pokonaniu i tak musimy dotrzeć aż do Anor Londo. Tamto znajduje się jedyny w grze kowal posiadający zdolność zaklinania dusz w mieczach, tarczach i innych elementach rynsztunku. Statystyki z portalu True Achievements, stworzonego dla łowców osiągnięć na platformie Xbox, potwierdzają, że gra jest co najmniej wymagająca, jeśli chodzi o skompletowanie wszystkich achievementów. Udało się to 7% graczy. Mniej więcej co czwarty gracz poddaje się w zasadzie na początku gry, podczas pojedynku z, za przeproszeniem, gargulcami dzwonu. Podobną dynamikę obserwujemy w remasterze z 2018 roku, choć tę odsłonę serii rozpoczęło zdecydowanie mniej fanów. I PC. Tu również widać spadek zainteresowania kontynuowaniem przygody na wspomnianym wcześniej etapie. Opierając się na takiej statystyce, nie dziwią mity, jakie wyrosły wokół gry. Myślę jednak, że pomimo początkowych trudności, jakie każdy z nas miał w Soulsach, warto tej produkcji poświęcić trochę czasu. Nie tylko dlatego, że jej ukończenie daje niewymowną satysfakcję, ale głównie z powodu jej unikatowości i mocy, z jaką potrafi wciągać świat przedstawiony. Dark Souls to fantastyczna przygoda, choć momentami bywa bardzo wymagająca. Nie bez powodu na koniec zostawiłem wspomnienie wątku społecznego. We dwójkę lub nawet we trójkę gra się raźniej. Nie zawsze jest łatwiej, bo gra jest świetnie zbalansowana i reaguje na to, ilu graczy próbuje przetrzebić sakwę finalnego bossa krainy. Dodatkową korzyścią grania w kooperacji są nagrody, medale i inne przedmioty, potrzebne do zdobywania kolejnych stopni wtajemniczenia w konwentach. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętaj, aby podzielić się swoim komentarzem. Jeśli nie chcesz w przyszłości przegapić podobnych materiałów, pamiętaj, aby subskrybować kanał. Do usłyszenia.